Dzisiaj kopanko w wykwintnym towarzystwie. Patrzcie się, ktoś tutaj zapodział. Siemanko, witam wszystkich, hello. Sławciu. Witam. Maćko. A gdzie żeście byli, jak was nie było? I paróweczka. Kupa. Ja byłem na porcelanie. Ja się z wami też witam. I widzimy się przy pierwszym sygnale. W zasadzie pierwszy lepszy sygnał, jaki mi się tutaj trafił. To jest takie cudeńko. Trudno powiedzieć, co to mogło być. Ale chyba jest to jakiś mosiąc. Tak mi się wydaje. Oj, proszę bardzo. Pierwsza monetka u mnie. 5 feningów. Z okresu Weimaru. Super. Już mi się puszka cieszy, bo kurczę. Taki hektar przeszliśmy i dosłownie nic fajnego nie wpadło oprócz tego guzika. Nie mam pojęcia, co tam u Natalii, bo ona jest prawie że na samym początku. Nie mam z nią kontaktu. No. Dobra, super. Lecimy dalej, chłopaki na przodzie. Maciek mnie goni. Pewnie zaraz coś dowali. Sowek mówi, że bardzo dobrze, że guziczka znalazłem. To jest dobry znak. Nawet jeszcze ma tutaj uszko. Widać, że odstaje. Nawet będzie całe. Dobra, lecimy. Witam, witam. Witam, witam. No. No tak, pierwsze fanciki, może nie na żywo, ale jeden przyszedł mi z tego dołka, ten grubasek, to chyba raczej jakieś pruskie guziczki mi powychodziły, jeden, a drugi nieco wcześniej, nie nagrałam go od razu, bo zawsze mam tak, że jak wykopię pierwszy fant, to wolę jak wyjdzie drugi, żeby wam coś pokazać. A jak jeden sam fan wyjdzie, a później same śmieci, to też nie ma co pokazywać. Ale są dwa guziczki. Piękne, pruskie. Nie wiem, czy to z munduru, czy ogólnie takie cywilne. No ale coś jest. Orzesz w mordę. Orzesz w mordę, ale duży. Ale fajnie. O, zadzwoniłem. Ale super. Przyjrzyjcie się, jaki fajny, ładnie zachowany. Drewienko jeszcze nie zgniło, nic. Jest super. No a ja już mam banana na gębie. Także krzyżyk zostanie tutaj u Sławka. Będzie fajnie wyglądał w witrynce. Co? No trzymaj. Nie chcę. Bierz. Mam takich 10. To będziesz miał 11. Mówisz? No. Nie chcesz? Nie, nie potrzebuję. Chcesz, to dzięki. I z tej dziury teraz pokazał się guziczek z 12. Piękny guziczek. Raczej pruski, ale jak coś, to mnie poprawcie, bo mogę się mylić. No, lecę dalej. Nie no, jest dobrze. 3 guziczki już. I chyba. Nawet nie chyba. Na pewno.
okrętło od lampy naftowej. A tak się składa, że Maciek sobie wymyślił, że będzie zbierał. No to dostanie. Nie ma problemu. Wyostrz. O, Rundbrenner już przesunął. Super. Łódźcie panie. Przęślik. Nieźle. Ale jaja. No panie i panowie, podnieciłem się troszkę. Fajna sprawa. I następna monetka. Piękna patynka. Piękna patynka, który tu mamy rok. Jeszcze zerkniemy na tyły. Nie najgorsze. Rocznika mi ciężko odczytać. 1900 równy albo 1906. Obstawiłbym bardziej 1900 równy. No i chłopaki gdzieś poleśli. A ja mam tutaj Weimarek Mnicy A. Dziesiąteczka. Tak, 10 feningów z okresu Weimaru. No, fajnie, pierwsza monetka. Także jest git. Lecę dalej. No i jeszcze jedna monetka. 5 groszy. 1900, któryś tam trzeci. Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli już PRL. No i git. No ja jednak tego detektora nie wyłączyłem. Wlatuje jeszcze jeden złoty. No i chyba będą pozdrowienia. Rok 1990. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze chyba parę sygnałów po drodze zrobię. Tak się prezentuje podsumowanie. Zacznę od siebie. Dwie dyszki z cesarstwa, piąteczka z PRL-u. Tutaj jakiś guziczek, nawet nie jakiś, bo całkiem ładny. Będzie się mścił. Przy tym samym stole. Prusaczek w koronie. Tutaj jakiś... Tutaj jakiś taki płaszczownik. O! I to, co lubi najbardziej ten miś. Czyli pokrętełko od lampy naftowej. To zostanie u pana Macieja. To zostanie u pana Mustafy. Tylko nie pana. No, mnie się trafił taki sam przęślik, który też tutaj zostaje. Niestety musi zostać, bo to idzie do pana na W. Tego zbieracza. Tak, on potrzebuje takich. Gazetu. No, pożąda. Unati. Jak w rzędzie. Piękny. Guziorek. Pułkowy. Lub jakiś inny. Taki kurczę. Wypukły dosyć. No u niej to prawie same. Same guziczki. Weimarek. Chcesz gruszkę? Weimarek. Nie, bo to ciasto. A dwunastka. Gruszka na potem. U Macieja stosik. To już nawet nie będziemy pokazywać co, bo jest tego tak dużo. Maciej oczywiście nie miał nic, nie? Po angielsku sam szajs. Sam szajs. No i te klamereczki bardzo piękne. Pan Mustafa, kurde. Przepraszam sobie. No. Dobra, ten ładny medalik, pokaż go ładnie. No, ten medalik jest fajny. Piękny. Fajny medalik. No i guzik, który dostał drugie życie. Tylko, że ktoś mu te dziurki naprawdę szeroko wybił i pewnie w gacie w ogóle nie trzymał. A raczej nie. No i Tomasz Kropek. Kurczę, szkoda, że nie było więcej tych kawałków. Ten dzwonek to naprawdę musiał być fajny, mistrzostwo świata. Reszta jest przy krowie.
Tu była łyżka, już się nią nie poje. No i oczywiście jeszcze bardzo fajny fanciur z dzisiaj. Odważnik. Jakieś tam kuleczki, no i monetki. I tutaj trafił pan Tomasz. Prusaczka. Prusaczka. Co ma z tym panem? Super. Się znamy, nie przez panem. Super. Chyba chcę, żebyśmy go nie lubili. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej. Monia, gdzie ty jesteś? To do zobaczenia. O, jest Monia. Hejka, do następnego.